Dwa dni temu byłam na giełdzie kwiatowej, szukając dla Was jakichś ładnych, świątecznych kwiatków i zauważyłam takie podobne pisanki. Chińskie dzieło malowane w poprzeczne paski, przeplatane jakimś wzorem kwiatowym. Pisanki podobały mi się średnio, natomiast pomysł wydał mi się bardzo fajny. I moja wersja pisanek w paseczki prezentuje się tak. Jajko plastikowe 11 cm ma szew. Ten szew trzeba jakoś zetrzeć, żeby go nie było widać. Ja to robię zwykłym nożykiem do tapet. Jeżeli wolicie, to w tej pracy także świetnie sprawdzi się jajko styropianowe. Powierzchnię jeden raz gruntuję białą farbą akrylową i zabieram się do malowania pasków. Kolor biały, brązowy i żółty, coś z tego namieszam. Na każdym jajku są trzy paski i kolory powtarzają się na każdym z nich, ale w różnej kolejności. Rozrobiłam jasny brąz i na każdym z jajek namalowałam po jednym pasku. Na pierwszym jajku brąz jest na górze, na drugim w środku, a na trzecim na dole. Dzięki temu podobnie pomalowane jajka prezentują się różnie. Potem znowu namieszałam farbę, tym razem z przebagą żółtego i znowu namalowałam po jednym pasku na każdym z jajek. Trzeci kolor mógł zostać biały, ale pomyślałam, że dodam odrobinkę zielonego i będzie mi się to potem dobrze komponowało z delikatnymi listkami, które namaluję na gałązkach. Trzeci pasek namalowałam i jajeczka wysuszyłam. A to jest pędzelek szczecinowy o bardzo specyficznym kształcie. Jeżeli nie lubicie cieniowania albo nie za bardzo Wam wychodzi, to taki pędzelek jest dla Was. Zastępuje pędzelek skośny i pozwala na bardzo fajne cieniowanie różnymi kolorami. W tej pracy posłuży mi do zatarcia granicy między dwoma sąsiadującymi kolorami. Stosujemy tutaj technikę suchego pędzla, czyli nabieramy troszeczkę farby na pędzelek, bardzo dokładnie wypisujemy tą farbę i praktycznie suchym pędzlem zacieramy granicę. Może w tej chwili ten efekt nie wygląda spektakularnie, ale to naprawdę działa, zobaczcie. Granica roztarta pędzelkiem, domalowane gałązki i wcale nie widać połączenia kolorów. A gałązki malujemy tak. Potrzebny jest cieniutki pędzelek oraz ta sama brązowa farba, której używałam do malowania jajka na początku. Każdy styl malowania gałązek będzie wyglądał na tej pracy świetnie, gwarantuję. Trzeba tylko zadbać, żeby gałązki co jakiś czas przechodziły przez połączenie kolorów. Gałązki można malować cieniutko i delikatnie. Jak bluszcz, stary, zdrewniały bluszcz, który oplótł nasze jajka. Takie cieniutkie gałązki maluje się wygodnie, gdy farba nie jest za gęsta. Ja używam farb Stamperi, seria Allegro, podlinkuję Wam je pod tym filmem. Ale jeżeli gałązki maluje dziecko, albo macie ochotę na grubsze gałęzie, to także będzie wyglądało rewelacyjnie. Nawet jeżeli coś Wam w tej chwili nie wejdzie i wygląda, że gałąź jest na przykład za gruba albo za krzywa, to proszę się tym nie przejmować. Nie przejmować i już, z nieprzejmowaniem dacie sobie radę, bo za chwilkę domalujemy do tego zielone gałązki, kwiatki i żadnego krzywulca nie będzie widać. Jeszcze chwilę zostawię Was z malowaniem gałązek, żebyście zobaczyli, że nie ma znaczenia, jak te gałązki Wam wyjdą. A jeżeli farby rozrobiłyście za bardzo i gdzieś gałązka wyjdzie ciemniej, a gdzieś jaśniej, to tylko za to duży plus. Bo właśnie takie cieniowane gałązki będą wyglądały najbardziej naturalnie. I teraz znowu zielony, który używałam na początku filmu. Można nim namalować delikatne, młode gałązki z listkami. Żeby pędzelek ładnie ciągnął farbę i tworzyły Wam się delikatne, cieniutkie gałązki, farbę trzeba mocno rozwodnić. Nie widać tego na filmie, ale ja rozwodniłam moją kropelkę farby tak mocno, że w tej chwili praktycznie maluję farbowaną wodą. Mimo, że farby Allegro mają bardzo luźną konsystencję, to bez mocnego rozwodnienia nie udałoby mi się pociągnąć tak delikatnych gałązek. Ale jeżeli nie macie odpowiedniej farby albo Wasz pędzel jest w tragicznym stanie, to jeżeli domalujecie tylko listki, to także będzie wyglądało fajnie. Ja listki namalowałam pędzelkiem, ale można takie kropeczki zrobić nawet wykałaczką. A same listki na końcach gałązek prezentują się bardzo naturalnie. Ostatnim elementem ozdobnym będą kwiatki, które jak zwykle namaluję wykałaczką. I najlepiej, żeby wykałaczka miała tępy koniec. Wyznaję zasadę, że dwa kolory zawsze wyglądają lepiej niż jeden kolor.
więc jeżeli udaje im się tylko coś namieszać, to zawsze to robię. W tym wypadku połączyłam żółty i musztardowy. Kwiatki maluję w dwóch etapach. Pierwszy etap to same płatki. Namaluję takie kwiatuszki, poczekam aż wyschnie i dołożę im białe środki. Takie kwiatki udadzą się zawsze i każdemu. Wyglądają tak. Starałam się, aby na każdym jajeczku kwiatki były inne, więc na drugim jajeczku idziemy w błękit. Na trzecim jajku planowałam, że kwiatuszki będą czerwone, ale po próbie okazało się, że wygląda to średnio, namieszałam farbę i ostatecznie zrobiłam kwiatki fioletowe. Bardzo jestem ciekawa, czy takie jajka Wam się w ogóle podobają i jeżeli tak, to jakie wybierzecie zestaw kolorów. Bo moja praca powoli, ale stanowczo zbliża się do końca. Jeszcze białe kropeczki i można przyklejać kokardę, ale jak to zwykle bywa, na końcu wsadziłam jeszcze palec w mój kwiatuszek i troszkę mi się rozmazało. W ramach tuszowania błędów i niedoróbek dorobiłam takie kwiatostany. Jeden powstał na koncertowym rozmazie, a całą resztę dorobiłam, żeby tego rozmazania nie było widać. Nie pokażę Wam, gdzie była ta moja wpadka z rozmazaniem, może zauważycie sami, a może nie. Bo najważniejsze to tak wszystko przerobić, żeby ostatecznie to rozmazanie wyglądało, jakby dokładnie tak miało być. Kokarda doklejona i jajka z gałązkami prezentują się tak. Jak zwykle krótką listę produktów, które użyłam w tym filmie, zamieściłam pod wideo, czyli w opisie filmu. Jeżeli takie jajka Wam się podobają i stworzycie coś podobnego, to koniecznie pochwalcie się na naszej grupie na Facebooku. Będzie mi naprawdę bardzo miło. Link do grupy także dodam Wam pod filmem. Jeżeli dotrwaliście do końca, to dziękuję za uwagę. Zapraszam do naszego sklepu i na inspirello.pl.